Cześć, słuchajcie, dotychczas jeżeli chcieliśmy znaleźć jakąś chińszczyznę, no to właściwie był tylko jeden wybór, jeżeli mówimy oczywiście o internecie, a był o nim AliExpress. No i teraz w końcu pojawiło się też coś, co daje nam nowe światełko w tym chińskim tunelu, nowy sklep i dzisiaj się mu przyjrzymy. Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku bardzo warto zaznaczyć, że nie, nikt mi tutaj nie zapłacił za jakąkolwiek promocję, bo serio, myślicie, że jest ktoś na świecie, kto zapłaciłby takiemu kanału jak WTF Klot za promocję? A jeżeli myślicie, że taki ktoś jest, to dajcie mi do niego numer, moi drodzy. Od razu mówię, po prostu sklep się ukazał, ja o nim słyszałem i właśnie stwierdziłem, że może czas go przejrzeć. I wstępnie wszedłem, patrzę sobie na cenę, mówię, kurczę, jest świetnie. Więc mówię, czemu by wam go nie zaprezentować? No bo skoro z tą chińszczyzną oczywiście różnie tutaj bywa, raz jest lepiej, raz jest gorzej, no to fajnie byłoby też czasem po prostu na niej oszczędzić. Więc jedziemy, moi drodzy. Chodzi oczywiście o sklep Shopee. Nie wiem, czy słyszeliście o tym sklepie, natomiast warto się przyjrzeć, bo nie tylko jest tańszy chyba od AliExpress, dodatkowo ma teraz, nie wiem czy to jest na starcie, czy to będzie na zawsze, ale ma darmową wysyłkę, jeszcze jakieś kupony na pierwsze zakupy, jeszcze coś, więc jeżeli nigdy w życiu nie mieliście Chińczyka, no to możecie teraz mieć okazję, by pierwszy raz w życiu jakiegoś Chińczyka spróbować. I nie mam tu na myśli Saigonek z Lidla, tylko, moi drodzy, klocki. Jak widzicie, kilka rzeczy sobie na przykład wpisywałem tutaj faktycznie i na przykład na samym starcie chciałem wam pokazać tylko chociażby Squid Game, któremu tu się przyglądam i wydaje mi się, czemu w ogóle przyglądam się Squid Game, bo poruszałem to ostatnio właśnie w AliExpressowym odcinku i wydaje mi się, że tu jest po prostu taniej. Spójrzcie, te takie śmieszne brickety za pół ceny mniej więcej. Właściwie przy każdym właściwie tutaj zestawie widnieje takie minus około 50 i zastanawiam się, nawet minus 60 czasem, czy to jest tak na zawsze wpisane takie, wiecie, wing wing promocja, czy ona faktycznie istnieje. O nie, przepraszam, tutaj nie mamy, no to się zapędziłem. Niemniej, no gdy sobie patrzymy, no to mam wrażenie, że jest tutaj taniej niż na AliExpressonie. A spójrzcie, tutaj o 24 zł nawet, ale to pojedyncza figurka, 24. Oczywiście mnie, że w sklepie już zauważyłem to już dawno. Czemu jakiś George? To nie jest George. Aha, to wszystko jest George, okej, okay, to jest firma George, czy to jest sprzedawca George? Nie do końca kłamność, jak działa ten sklep, ale myślę, że on działa na zasadach trochę jak George, to jest nazwa sprzedawcy. Troszkę jak Amazon, czy Allegro, czyli po prostu tam się może wystawiać każdy. Czy to źle, czy to dobrze, to już jest inna kwestia. A wiem to też po tym, że widziałem chociażby wiele Kobi i jest nawet wtedy napis, że polski sprzedawca. Spójrzcie, tu macie figurki po 8 zł, minus 50%. No i można to się warto skusić, tym bardziej, że tak jak mówię, mamy tutaj dostawę za darmo, tak naprawdę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że jak wpiszę sobie swój olkusz, to też będzie za darmo. Za darmo, więc jakby spoko. Moi drodzy, oczywiście nie będziemy tu szukali Squid Game, bo to pewnie jest wielka powtórka z tego, co było gdzieś, natomiast spójrzcie. Stwierdziłem, że poszukamy sobie serii, której nigdzie nie ma i znajdujemy sobie w Pirates dość mało faktycznie, tutaj nie ma co. Natomiast spójrzcie, już mamy od 3 zł, minus 50%, takie oto figursy. Uważam, że całkiem ciekawe, jeżeli bierzecie pod uwagę, że oczywiście on może nie wygląda tak, jak to wygląda, to jest jakby jasne. Ja sobie zamówię, ja sobie to przetestuję, moi drodzy, mamy duże pole do popisu teraz. No ale wiecie, 4 zł, dostawa za darmo, taką syrenkę, myślę, że warto zaryzykować. Jedźmy dalej, moi drodzy, tego jeszcze nie szukałem, czy jest jakikolwiek Lego Castle? A tak, Lego oryginalne też tu potrafią być, bo tak jak mówię, to działa trochę w ten sposób, nie? Oczywiście cenę sobie ustawimy od najniższej. No i cóż, tutaj Castle to według nich jest w ogóle Frozen. To, Castle to nie jest Frozen, jest drugie Shopee, czy tam inny Mario, czy tam inny, kto tam coś sprzedaje. Czuję, że to będzie podobny bałagan jak kurde na AliExpressonie, to znaczy, że nie będziemy kompletnie wiedzieli, co kupujemy. W tej cenie, no bo co, 6,1, w sensie za te 13 zł kupuję 6 tych budek, to by nie było tak źle jeszcze. Ale kurde, boję się, że kupuję jedną. Wątpię, żebym to kupował za 13 zł, nie? Jakby... no wyczuwam tutaj duży bałagan, że będzie. Mówię tak, jak mówię, podobnie jak na AliExpressonie. 120 zł! No. No i Monster Hunter z podróbkowej jeszcze. No dobrze, moi drodzy, ale jak piszemy sobie Lego Ninjago, cena od najniższej oczywiście, i tu zaraz zobaczycie, bo to już właśnie patrzyłem.
że gdzieś tutaj po pewnym czasie nam się oryginalne Lego pojawia. Pisałem klocki? Jest, pisałem Lego Ninjago, a wpiszmy klocki Ninjago, bo przedtem pisałem klocki Ninjago. No są podróbki po 4 dychy oczywiście, są figurki od złoty 50 nawet do złoty 17, ale też jak widzicie, o, są też oryginalne Legosy. Tutaj wyjątkowo drużdżo, mimo wszystko, no jeszcze tutaj nie ma za dużo na tym Shopee, z tego co widzę, ale kurde, wiele rzeczy się też bardzo powtarza, ale zobaczyć, moi drodzy, jak mówię, warto. No kurde, nie ma za dużo zestawów w ogóle, widzicie? Większość jest figurek. Co to jest w ogóle? Złoty smok? Jezu, jak to dziwnie wygląda. Strasznie dziwnie. I jakaś nowa firma w ogóle, której nie znam. Jak widzicie, są też oryginalne właśnie Lego miasto. A Western wpiszmy, czyli z Westernu niestety pokazuje się Indiana Jones, firmy Kopf. No ale czemu by nie? Among Us. Klocki Among Us również wyskoczyły w kilku tych, natomiast no od 6 zł się zaczynają, not bad. Not bad, chciałoby się rzec, ale faktycznie kurde, nie ma tu zbyt dużo rzeczy. Pytanie, czy Shopee się pod tym kątem rozwinie? Pewnie tak, bo oczywiście pierwsze musi się przyjąć w Polsce. Chociaż pytanie, czy my też mamy to samo już co za granicą? Pewnie też tak. Oczywiście tutaj no, te napisy są takie, że nie wiecie co kupujecie do końca. Bardzo tanie, spoko. Co to jest w ogóle to? Jojo, to nie są klockowe literki. To są klockowe literki? Nie, to są jakieś kamyczki, kurde. Nie chcę kamyczków, jak chciał kamyczki, to ja sobie poszedł tam na ogródek, tam mam kamyczki, że nie mam ogródka. Moi drodzy, dobra, co tu mamy? Taki domek, 6 zł? Nie. No to co tu kosztuje 6 zł, się pytam. No kurde, duża niejasność z tym kupowaniem jest, nie? Bo jakby... No ten domek będzie kosztował na pewno 60, a te figurki pewnie będą kosztowały po 6 zł za sztukę, ale jak my tutaj mamy kupować tego, to już wam, moi szanowni drodzy użytkownicy, nie powiem. Ale dobra, kup teraz. No właśnie, zaloguj się, czyli muszę najpierw zrobić konto. Klocki. A ogólnie wpiszmy sobie klocki. Widzicie, Kobi nawet się pojawia. Jest napis polski sprzedawca. W związku z tym ja przypuszczam, że Kobi dosłownie jest już na tym sklepie. Dosłownie Kobi. Po wpisaniu klocki oczywiście wyskakuje nam... Spójrzcie, Marvel najtańsze, moje dosyć dziwne, śmieszne klocki, które klocków nie przypominają. Takie też na moim kanale się pojawiały, więc Butmany. Wonder Womany, jest, Ghost Rider, no okej, okej. Musicie wiedzieć, że 3/4 sklepu przyglądam, 3/4, 90% tego filmiku przyglądam dopiero przy was, bo wcześniej faktycznie jest Squid Game, spójrzcie, po 5 zł, bo wcześniej faktycznie rzuciłem dosłownie minutę okiem na to, co się tutaj dzieje. 200 elementów za 5 zł, bardzo wątpię, co to za klocki, co ja to muszę kupić. Jezu, to będzie takie złe, ja to muszę kupić. Będzie chyba niedługo wielki haul z Shopee, moi drodzy. A ile w ogóle mamy tych postów z klockami, to mnie też ciekawi, bo tu nie widzę u góry. Co to w ogóle za karykatury są? Jeju, kleju. O, jaki ten jest fajny. No jest trochę ciekawych rzeczy, moi drodzy, podsumowując. My się już powoli, bo oczywiście tego sklepu nie będę przyglądał. Chciałem was przede wszystkim poinformować o tym, że mamy tutaj taką opcję. Mamy nowy sklep, całkiem tani i przede wszystkim z darmową wysyłką. No, jakiś czas temu mówiłem o tym, że AliExpress przestało już być opłacalne, VAT i tak dalej, moi drodzy, to plus wysyłka prawie do każdej paczki. Tu, jeżeli nigdy nie mieliście Chińczyka w rękach, możecie się śmiało przekonać, z czym to się je, tylko błagam was, nie jedzcie tego tak naprawdę, nie, jakby macie szansę dość tanio zobaczyć, jak to jest z Chińczykami, czy się opłaca, czy się nie opłaca, w sensie jaki jest stosunek ceny do jakości. Niedużo jest cały czas tutaj tych zestawów, ale myślę, że jest w czym wybierać. I moi drodzy, ogromna prośba, jeżeli widzicie cokolwiek fajnego tutaj na tym sklepie, coś naprawdę mega bekowego, rzucajcie mi linki w opisie tutaj tym, ja oczywiście będę blokowany automatycznie przez YouTube'a, ja będę odblokowywał w miarę możliwości. Jeżeli będzie coś naprawdę mega, mega bekowego, no to będę to też zamawiał, także będę wam wdzięczny też za taką pomoc. Cieszę się z wami, żegnam, taki odcineczek dodatkowy, można by rzec, właśnie poza, czy niby klockowy, ale trochę pozaklockowy. Natomiast mam nadzieję, że takie informacje dla was też są cenne, tak jak dla mnie cenne są wasze subskrypcje. Zostawcie mi więc taką subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i będę wam bardzo wdzięczny. Czekam na linki z ciekawymi rzeczami, a wy czekajcie na haul, bo na pewno teraz tutaj coś zamówię. Bye!